dobry. Witamy się z Wami z Sedbi, z nadbrzegu Dunaju, a dokładniej z miejsca, w którym znajdują się pozostałości, takie naprawdę pozostałości mostu Trajana, który niegdyś spajał oba brzegi Dunaju właśnie w tym miejscu. Teraz, gdyby on istniał, moglibyśmy się tędy przeprawić bezpośrednio do Rumunii, która znajduje się po drugiej stronie. Czy warto zobaczyć się ruiny mostu? Tak, ponieważ z ich okolic dostarczają się fenomenalne widoki na Dunaj i rumuńską jego stronę. Także chociażby z tego powodu warto tutaj chociaż na chwilkę wpaść, bo widok jest naprawdę okej. Jak będziecie jechać z Kladowa w stronę Golubaca i wjedziecie już na teren parku narodowego Dietap, to wypatrujcie znaków kierujących do fortecy Diany. Oczywiście z fortecy do naszych czasów nie zostało za wiele, natomiast jej teren jest całkiem malowniczo położony. Można z niego też podziwiać widoki na Dunaj oraz na początek wrót Dunaju. Twierdza jest troszkę zarośnięta, może przydałoby się jej lekkie koszenie, ale i tak widać, że kiedyś to była naprawdę ogromna budowla, dosyć rozległa, więc na pewno też polecamy Wam się tutaj zatrzymać, czy jadąc z Golubaca w stronę Kladowa, czy na odwrót. Kontynuujemy naszą podróż wzdłuż Dunaju, jedziemy z Kladowa w stronę Dolni Milanowac i na tym odcinku nie ma zbyt wielu punktów widokowych, droga niestety jest dość mocno zakrzaczona, ale kawałeczek przed Decebalem, który znajduje się po stronie rumuńskiej, jest faktycznie miejsce, są dwa takie parkingi tuż obok siebie, skąd rzeczywiście ta panorama wrót Dunaju jest naprawdę bardzo rozległa i imponująca, więc na pewno tutaj warto się chociaż na chwilę też zatrzymać. Tam ewentualnie też i tutaj też, ale tam są takie też fajne wiatki, można sobie przysiąść na chwilę. W każdym razie, no to miejsce zawsze, za każdym razem robi naprawdę ogromne wrażenie. Stoimy nad brzegiem Dunaju w miejscowości Dolni Milanowac. Przed chwileczką zjedliśmy tutaj bardzo dobry obiad w restauracji hotelu Porecz. Dolni Milanowac może być taką fajną też miejscówką, żeby sobie zrobić krótki odpoczynek, spacer po miasteczku. No i co najważniejsze, tutaj w okolicy też jest całkiem sporo szlaków i pieszych, i rowerowych. My niestety nie mamy czasu teraz, żeby gdzieś tam wyżej zajrzeć, chociaż może jeszcze nam się uda obskoczyć jeden punkt widokowy, ale to zobaczymy jak tam z czasem. W każdym razie polecamy Wam też i tutaj się zatrzymać. Generalnie wyjechaliśmy właśnie ponad Dunaj i będziemy przemierzać ścieżkę do punktu widokowego Kowilowo. Według tutaj tablicy mamy tam kilometr 20. No i z tego co widzieliśmy, bo to jest o ten tutaj pagódeczek, to jest on bardzo fajnie położony ponad Dunajem, więc powinny być super widoki. Dotarliśmy na punkt widokowy Kowilowo. Rzeczywiście miejsce jest no, fenomenalne.
Bardzo fajnie przygotowane. Jest taka platforma też widokowa, na której stoi Marek. Są ławeczki. No ale przede wszystkim są naprawdę przepiękne widoki. I to dla nich warto tutaj przyjść. No trasa nie jest bardzo daleka. Dojście z parkingu zajęło nam 15 minut, więc no nie jest to zbyt wiele, żeby właśnie móc spojrzeć na Dunaj i Park Narodowy Dierdap z góry. Punktem widokowym, jaki chcieliśmy zobaczyć, był greben, czyli grzebień. Niestety, ponieważ już zachodzi słońce, jest dosyć późno, to nie zdecydowaliśmy się pójść na sam jego kraniec, bo z parkingu do niego były ponad 2 km, ale zdecydowaliśmy się dojść do anteny, czyli najwyższego punktu przy tej trasie, myśląc, że będą tu jakieś super widoki na Dunaj. No Dunaj widoków nie było zbyt wiele. Natomiast były przepiękne sielankowe łąki, które możecie zobaczyć dzisiaj na naszym filmie. No i rzeczywiście, no to jest taka wiejska, piękna, cudowna sielanka. Wiosna po prostu stuprocentowa. Kwiaty, soczysta zieleń. No tego nie zobaczycie na przykład latem, bo latem już zazwyczaj te łąki są trochę bardziej wypalone i nie są tak ukwiecone jak teraz. Więc no było magicznie. W sumie jest nadal. Jest już po zachodzie słońca, my kończymy nasz przejazd przez Park Narodowy Dierdap, czyli przez serbską część przełomu Dunaju. Jedno jest pewne, w tych okolicach jest co robić, bo pomijając sam przejazd trasą i atrakcje, które są bardzo blisko drogi, to odbijając czy to na lewo, czy na prawo od głównej szosy traficie na całą masę niesamowicie widokowych i ciekawych miejsc. Także polecamy Wam zarówno rumuńską, jak i serbską stronę przełomu Dunaju. Po każdej z tych stron jest co robić i każda z nich oferuje fenomenalne widoki, doznania wizualne, także polecamy. A Wy pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, zostawić łapkę w górę i komentarz, czy Wam film się podobał.